Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Celem mycia i dezynfekcji jest zapewnienie czystości podczas realizacji procesu technologicznego. Jest on uzyskiwany przez usunięcie zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych znajdujących się na maszynach, urządzeniach, sprzęcie, opakowaniach oraz w pomieszczeniach produkcyjnych. Tylko systematyczne mycie i dezynfekcja stwarza właściwe warunki do uzyskania produktów żywnościowych odpowiedniej jakości. W celu utrzymania należytego stanu czystości i higieny należy opracować harmonogram czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Zawiera on rodzaj wykonywanej czynności oraz jej częstotliwość. Wszystkie czynności wykonywane są ręcznie przy użyciu odpowiednich środków chemicznych, które należy umieścić w rejestrze środków myjących i dezynfekujących. Zabiegi można podzielić ze względu na częstotliwość wykonywania na losowe, przypadkowe, wynikające z zaistniałej sytuacji, np. rozlanie się surowca, stłuczenie słoiczka, zlewki itd. W zależności od zaistniałej sytuacji zaliczamy do nich np. uprzątnięcie, umycie, zmiecenie stanowiska podczas pracy produkcji, przyjęcia lub wydawania towaru, przyjęcia surowców oraz zawsze wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Zwyczajowe, wykonywane każdego dnia, należą do nich uporządkowanie stanowiska pracy, umycie podłóg we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych, toaletach, w pomieszczeniach biurowych, usunięcie odpadów, śmieci, uzupełnienie pojemników z mydłem oraz środkiem dezynfekującym, papieru toaletowego oraz pojemników z ręcznikami papierowymi itd. Okresowe. Wykonywane zgodnie z określonymi procedurami i określoną częstotliwością, np. raz na tydzień, raz na kwartał. Należą do nich np. usuwanie raz w tygodniu kurzu z pomieszczeń biurowych, z magazynów, surowców, opakowań i produktów gotowych, umycie wszystkich drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych, zdezynfekowanie pomieszczeń produkcyjnych oraz toalety według nakazujących procedur. Raz na kwartał należy np. umyć ściany na sali produkcyjnej oraz w pakowni, umyć okna na sali produkcyjnej. Przykładowy harmonogram mycia i dezynfekcji w zakładzie produkcyjnym wygląda następująco. Zawiera on wyszczególnienie czynności, określa dla nich zakres mycia, częstotliwość oraz osoby odpowiedzialne za mycie. Na przykład mycie i dezynfekcja blatów i stołów na produkcji powinna odbywać się na produkcji raz dziennie, a osobą wykonującą jest pracownik tego działu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.